Witajcie. Poczekamy jeszcze, aż ktoś się zjawi. Poczekamy na pierwszy komentarz. O, jest Jowita z nami. Dobrze, no to możemy zaczynać. Chciałem wam opowiedzieć, co mnie dzisiaj spotkało. Otóż, jak każdy z nas, Polaków, płacimy składki. Płacimy składki, są odprowadzane składki, tak zwane zdrowotne, na służbę zdrowia, która powinna nas leczyć, przede wszystkim przyjmować, udzielać pomocy. No i dzisiaj się tak zdarzyło, że potrzebowałem pomocy. Przyszedłem do jednej z przychodni w Bielsku Białej i potrzebowałem udzielenia mi pomocy. Tak, udostępniamy. Będzie dużo ważnych informacji, jak sobie radzić ewentualnie w takich bądź podobnych sprawach. No więc przyszedłem do przychodni z bólem kręgosłupa. Choruję na rwę kulszową, także bardzo, bardzo często łapią mnie takie nerwobóle w lędźwiach. No i przy okazji też poszedłem tam z prośbą o skierowanie na badania, żeby się przebadać. Już tutaj przeczytam komentarz, może wpierw. Opieka medyczna świadczona przez placówkę medyczną wynika ze złożonej deklaracji w ramach NFZ. Jest obowiązkiem placówki i gwarantowanym prawem pacjenta. Podkreślam, że opieka odbywa się z naszych pieniędzy. No tak, oczywiście, że tak. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Otóż wyobraźcie sobie, na razie nie powiem, co to była za przychodnia, gdzie. Powiem tyle, że w Bielsku Białej. Kiedyś, co bardziej czujni widzowie, może pamiętacie, na mojej poprzedniej stronie, którą usunął Facebook, robiłem live'a z moją siostrzenicą w samochodzie, takiego krótkiego, i pokazywałem wam filmik, jak zostałem przyjęty zamiast dzień dobry w tej właśnie, tejże przychodni. Także pierwsze co, to oczywiście maseczka na buzie. Powiedziałem, że no ostatnim razem, jak tutaj byłem, proszę pani, no to powiedziałem, że jestem osobą zwolnioną z noszenia maseczki, więc nie założę maseczki. Pani powiedziała, dobrze, oczywiście, to proszę sobie usiąść i poczekać. Już tutaj jeszcze przeczytam. Oni są dla pacjenta, czy dla prywatnych korzyści lub korzyści finansowej placówki? Przychodnie to nie prywatny folwark. No tak. No więc. Usiadłem sobie w poczekalni. Siedziałem tam bez maseczki około 20 minut do pół godziny. Przychodzili pacjenci. Oczywiście każdy krzywo patrzył, bo jak ja mogę ich narażać, ich życie i zdrowie? Oczywiście siedząc bez kagańca, prawda? Także już samo to czekanie było dla mnie nieprzyjemne, ponieważ patrzyli na mnie jak na kosmitę po prostu.
No, ale zostałem normalnie przyjęty do środka, po czym wchodzę do pani doktor i pierwsze pytanie: Panie Andrzeju, czy jest pan zadziabany? Ja mówię: Oczywiście, że nie. No i pani doktor powiedziała: A co pan dolega, z czym pan do mnie przyszedł? Mówię, że no, bóle kręgosłupa, choruję na rwę kulszową, także wiem, jak to się zaczyna, wiem, jakie są objawy, więc podejrzewam, że znowu się to u mnie zaczyna. Że dzisiaj już miałem ciężko wstać po prostu z łóżka, a żeby przyjść do przychodni, musiałem przyjąć leki przeciwbólowe. No i pani doktor stwierdziła, że jeżeli nie jestem zadziabany, to ona zaprasza mnie do izolatki w celu przetestowania mnie na znanego nam celebrytę. No i cóż, wszedłem do tej izolatki i czekając na panią pielęgniarkę, która miała przyjść mnie przetestować. Od razu włączyłem dyktafon, oczywiście. No i wchodzi pani pielęgniarka. Od razu już tak maseczkę trzymała i się zbliżała, tak dosłownie do mnie, tak. Ja mówię: Ale co pani robi? No, muszę panu założyć maseczkę. Musi pan teraz być w maseczce, dopóki nie zobaczę tutaj wyniku ujemnego. Ja mówię: Ale proszę pani, przez pół godziny siedziałem w poczekalni. Sama mnie pani wpuściła. Respektowała pani to, że jestem osobą zwolnioną z noszenia maseczki, więc przez te pół godziny już mogłem was wszystkich pozarażać. Tak, ale ja się obawiam teraz o swoje życie i zdrowie, proszę założyć tą maskę. Więc założyłem maskę na brodę. Pani mówi: Proszę założyć, proszę założyć. Ja mówię: Ale to znaczy, że pani zmusza mnie do określonego czynu? A ona mówi: Tak. Ja mówię: To znaczy, że zmusza mnie pani do założenia maseczki i do przetestowania się, bo inaczej nie otrzymam pomocy lekarskiej, tak? A ona: Tak. No i zgadnijcie, cóż mogłem załatwić? Cóż mogłem załatwić? To tylko tak chciałem wam właśnie się połączyć z wami, bo widzę, że wielu ludzi nadal śpi, zajmuje się jakimiś błahymi sprawami, tematami zastępczymi i nie wiem, czy nie zdaje sobie sprawy z tego, że terror sanitarny nadal trwa. Przecież to oni są dla nas, my im płacimy całe życie. Odkąd poszedłem do pierwszej pracy w wieku, nie wiem, 18 lat, płacę im co miesiąc składki za to, żebym mógł się leczyć. A tu wychodzi na to, że człowiek musi się zapożyczać od znajomych, przyjaciół, od rodziny, żeby pójść do lekarza prywatnie. Żeby pójść do lekarza prywatnie, ponieważ człowieka terroryzują w zwykłej przychodni. Wyroki sądów, już przeczytam wasze komentarze. Wyroki sądów jasno wskazały, że wymóg noszenia maski jest nielegalny, niezgodny z konstytucją. Tak, oczywiście. Wielu z was ma właśnie takie wyroki prawomocne. Ochrona naszego zdrowia jest zagwarantowana przez obowiązujące przepisy prawa. Czy u was w przychodniach też spotykać się z takim terroryzmem, czy nie? Bo no, to jest po prostu przegięcie, żeby człowiek nie mógł załatwić, że nie mógł dostać, że nie zostanie udzielona mi żadna pomoc, jeżeli się nie poddam kagańcom, testom. Zmuszanie do wykonywania testu, który jest badaniem klinicznym, zaliczającym się do eksperymentów medycznych, stanowi jawne i rażące łamanie polskiego prawa.
Niektórzy prywatni też tacy sami, olać i pójść do następnego, napisała Katarzyna. Zgodnie z analizą prawną, odmawianie dostępu do udzielanych przez placówkę świadczeń medycznych i przymuszanie do poddania się eksperymentom medycznym, posiadając wiedzę o kategorycznym sprzeciwie pacjenta, już czytamy dalej, w powyższej materii może narazić na odpowiedzialność dyscyplinarną, cywilną, administracyjną oraz karną. Oczywiście, dlatego ja się tak bardzo. Aha, jeszcze, bo nie wspomniałem wam o czymś. Kiedy włączyłem nagrywanie na dyktafonie i zadałem pytanie tej pani pielęgniarce, czy pani nadal podtrzymuje to, że nie zostanie mi udzielona pomoc, jeżeli nie założę teraz maseczki i nie poddam się testowi, a pani zobaczyła, że telefon leży na stoliku, bo położyłem, i powiedziała: ja wiem, że prawdopodobnie pan mnie teraz nagrywa, ale tak podtrzymuje. Także świadoma samobójczyni. Karna. Także pani, wiedząc, że jest nagrywana, drugi raz powtórzyła, że ona podtrzymuje swoje słowa, że nie zostanie mi udzielona pomoc, że ja dzisiaj nic nie załatwię w tej przychodni, jeżeli nie poddam się testowi i nie założę kagańca. Mimo tego, że przez pół godziny na poczekalni respektowany był moje słowne, bo nie musiałem pokazywać oczywiście mojego zwolnienia lekarskiego z noszenia namordnika, ale słownie było respektowane przez pół godziny. A kiedy się pani lekarz dowiedziała, że nie jestem zadziabany, to od razu won, izolatka. Ja dziś byłam, było normalnie, zostałam przebadana, nawet nie pytali, czy byłam zadziabana, napisała Grażyna. Super. Zgodnie z analizą prawną, odmawianie dostępu do udzielanych przez placówkę świadczeń medycznych, przymuszanie i. Już mi to znika ciągle. Wszyscy, którzy dotykają tego typu sytuacji, wszyscy, których dotykają tego typu sytuacje i inne dotyczące rażącego łamania naszych praw, mają pomoc, mogą pomoc otrzymać w postaci pism sporządzonych przez eksperta prawa na tego typu okoliczności na stronie www.rebel24.pl w zakładce prawo. Tam znajdziecie prawie wszystko na różne okoliczności. Tak, potwierdzam. Sam, kiedy pod koniec tamtego roku miałem problemy, to odezwałem się do Jowity. Jeszcze się nie znaliśmy osobiście. Poprosiła mnie, żebym napisał do niej maila. Otrzymałem linki do pism, które mnie interesowały. Więc jak najbardziej zapraszam, odsyłam do strony Rebel24, zakładka prawo. Tak? Czytam jeszcze komentarze wasze. Już jest tak ciemno, że mnie nie widzicie, ale ważne, że słyszycie. Jawna dyskryminacja pacjenta. Kto przeskakuje, sobie może wezmę na drugim telefonie. Na drugim telefonie będę czytał komentarze może. I to jest lekarz? Żart. Tragedia polskiej służby zdrowia. Tak. Dokładnie. Asiula napisała: u mnie też nie ma problemu. Lekarz nawet powiedział, że nie ma żadnej kwarantanny, że trzeba żyć normalnie. No i super, świetnie. Ryszard pyta: Jowita, jesteś tu i teraz? Odezwij się. O, doszedłem do tego komentarza. Jawna dyskryminacja pacjenta i zmuszanie do czynności, do jakich nie mają prawa. To nie jest widzimisię, czyjeś. To nie jest czyjeś widzimisię, tylko analiza prawna zgodna z obowiązującym prawem w naszym kraju. O, Jowita się odezwała, że jest.
Dobra, jak mnie nie widać, to chociaż sobie niebo pooglądacie. Dobra, ja już czytam wasze komentarze. Tak, to jest skandal. To jest skandal. A na granicy ukraińsko-polskiej, przez którą przeszły miliony ludzi, nie było celebryty. Wąs z globalistami i przekupionymi rządami. Ja bym jeszcze dodał Wiesławie i lekarzami przekupionymi. Wojna biologiczna nadal trwa, dyskryminacja ludzi. Ludzie tym psychopatom przekupionym zaczęli przeszkadzać. Katarzyna napisała: w przychodni nie można nawet kichnąć, bo krzyczą. Oj, to już by chyba usłyszeli trochę u mnie, ode mnie. A ja nie chcę, by mnie w urzędach polskich obywatele Ukrainy obsługiwali, napisała Barbara. Ja też nie chcę. Halina napisała: to nie jest lekarz. Ryszard napisał: zaproś mnie do znajomych, a tak w ogóle to chcę do cholery coś robić. Ryszard, wszyscy coś robimy. Już samo takie przekazywanie sobie wiadomości na internecie, to już jest jakieś działanie w celu uświadamiania swoich znajomych, rodziny. Tak, trzeba przyjrzeć się tej przychodni. Przykre jest to dla mnie, powiem wam, ponieważ w tej przychodni leczę się od dziecka. Od małego, naprawdę od małego. I była to, jest to pani lekarz rodzinna, która prowadzi mnie od samego początku. Danuta Konieczka chce dołączyć do twojej transmisji. Chcesz dołączyć, Danuta, czy po prostu ci się kliknęło nie tam, gdzie trzeba? Tak, dokładnie, Ryszard, napisz na Rebel24, Jowita tam odpisuje. Ja tam w ogóle nie wchodzę, Anetka też nie wchodzi w wiadomości, także Jowita na pewno przeczyta, jeżeli masz coś prywatnego do Jowity, to na pewno Jowita to odczyta, nikt inny. Albo na maila napisz redakcja@rebel24.pl. Aha, Danuta, tak? Chcesz dołączyć? Dobrze. OK. Dodajemy Danutę. Pisałaś, że tak chcesz dołączyć, czy kliknęłaś coś? Ale dobra, jest dodawanie Danuty. Jest dodawanie Danuty. W ogóle, jeżeli macie jakieś takie podobne przypadki do dzisiejszego mojego, to możecie dołączyć do transmisji i opowiedzieć, co sami jakby przeżywacie w swoich przychodniach. Może ktoś z was był gdzieś na SOR-ze, może gdzieś w szpitalu, może gdzieś, nie wiem, w pracy był stosowany na was terror sanitarny. Danuta, dodawanie trwa. Chyba, że jednak nie chciałaś, ale trwa dodawanie, więc nie przechodzimy obojętnie obok tak rażącego łamania prawa. Nie mam powiadomień. Cześć Andrzej. Cześć Anna. Dobra, Danuta jednak chyba nie dołączy. Chyba przez przypadek kliknęła. Nie masz powiadomień, to... Bo ja też jeszcze nie wiem, u mnie inaczej wygląda, u was inaczej wygląda ta moja nowa strona, którą wczoraj założyłem. U mnie jest na przykład lubię to, u niektórych jest obserwuj, więc polecam tam kliknąć w opcję obserwowania i zaznaczyć ulubione i zaznaczyć powiadomienia wszystkich filmów, wszystkich live'ów. No i po prostu oznaczyć, żeby wszystko wam przychodziło.
Już zrobiłam na nowo. No i super, może zadziała. Ja tak samo mam z Rebel i z Czujnym, że już kilka razy odklikuję, klikam z powrotem. Także podzielcie się, czy was też spotyka jeszcze taki sanitaryzm? Cyrk znowu się zaczyna. Wnioskuję z tytułu. Możesz pokrótce powiedzieć, o co chodzi? Wiesz co, ustawiłem na live, że możesz sobie podczas live'a przewinąć. Spróbuj, czy się da. Ja tak zawsze ustawiam w live'ach. Jak się da, to tylko napisz komentarz, że to ustawienie u mnie działa. Że możesz sobie od początku włączyć, Aniu. I jeszcze bym. No właśnie, przecież Jowita ma sprawę z taką. A nie możesz, co? Jowita ma przecież sprawę z taką przychodnią. Przecież te wszystkie sprawy w Żywcu i w ogóle, no to między innymi na takich podstawach. Dobra, to tak, Aniu, pokrótce ci tylko powiem, bo widzę, że też inni dołączają. Byłem dzisiaj w przychodni w Bielsku-Białej. Potrzebowałem udzielenia pomocy, ponieważ znowu chwyciła mnie rwa kulszowa, na którą choruję. I no, zostało mi postawione ultimatum, że albo poddam się testowi i założę kaganiec, albo nic nie załatwię. Więc sami sobie dokończcie, czy coś załatwiłem, czy nie. A mało tego, przez pół godziny na poczekalni, jak siedziałem bez kagańca, nikomu to nie przeszkadzało. A kiedy tylko pani lekarka się dowiedziała, że jestem niezadziabany, to od razu zaprosiła mnie do izolatki. A pani pielęgniarka, mimo tego, że wiedziała, iż jest nagrywana, kiedy zadałem jej pytanie, czy pani nadal podtrzymuje to, że zmusza mnie pani do czynności wbrew mojej woli, czyli założeniu kagańca i poddaniu się testowi, pani powiedziała, potwierdziła, tak, ja wiem, że prawdopodobnie pan nie nagrywa, ale nadal podtrzymuje, że tak, żądam tego. Także no, nie wiem jeszcze, jak się potoczy ta sprawa. Na razie nie ujawniam, co to za przychodnia, co to za pani lekarz, co to za pani pielęgniarka, chociaż mam wszystkie dane. Nie wiem jeszcze, jak to rozegrać po prostu. Ale postanowiłem się z wami po prostu podzielić, że bo niektórzy myślą, że to się, nie wiem, skończyło albo ucichło, to cały czas trwa. Cały czas trwa. Jakaś kara dla tych, którzy eksperymentu nie przyjęli, czy jak? No właśnie, kara, no to niech nie biorą ode mnie składek, no. Niech nie biorą ode mnie składek. Ja wiem, kurczę, mam na co wydawać pieniądze. Po co ja składki płacę, kurczę, od 18 roku życia, kurczę, od kiedy pracuję? Niech nie biorą składek, czy ja sobie będę chodził, leczył się prywatnie, a nie, że ja się muszę od rodziny czy od przyjaciół zapożyczać, żeby pójść prywatnie do lekarza. Bo na NFZ-ku czy mnie terroryzują. U nas na Mazurach nie było źle przez całą srandemię. Teraz już nikt nikogo nie upomina. No widzisz, no. Co kraj, to obyczaj, że tak powiem, no. W każdej przychodni inaczej. Dobry wieczór. Ja też mam rwę barkową, więc współczuję. Dziękuję, Kasiu, i również Tobie współczuję. Ja mam rwę kulszową, to znaczy mam. No, wypadł mi kiedyś po prostu w pracy dysk. Oni są od udzielania pomocy lekarskiej za nasze pieniądze. Wiadomo, jak dupa od srania, nie? Chyba miało być. No. O, Halina napisała, że da się przewinąć, że teraz ogląda początek. Także Aniu, chyba Ania, tak? Aniu, możesz sobie przewinąć, bo podobno się da. Czyli to moje ustawienie działa.
Co województwo to obyczaj chyba. No, później powiedziałem, że co przychodnia to obyczaj. Naprawdę widziałam różnicę. Ile razy powinnam dostać mandat, a skończyło się na upomnieniu. Chyba życzliwi ludzie tu mieszkają. Witajcie, kochani, współczuję panu, pisze Katarzyna. No, dziękuję, że za współczucie, chociaż tu należy współczuć wszystkim pacjentom. Wszystkim pacjentom, którzy są terroryzowani. Nie, Aniu, nie udaję, że nie pamiętam twojego imienia, tylko już teraz nie wiem, kto. Twoje imię zawsze pamiętam. Ale już teraz po prostu nie pamiętałem, kto pytał o czym live. Żeby pokrótce streścić, ale mi się przypomniało, że to byłaś ty. Może nie mają znajomości prawa. I trzeba ich uświadomić, aczkolwiek nieznajomość prawa nie zwalnia z odpowiedzialności za jego łamanie. Oczywiście, że tak, zgadzam się z tym. Znowu chce ktoś dołączyć. Zapraszam, możecie dołączać do mnie. Ziutka czaja, dodaję cię. Chyba, że przez pomyłkę kliknęłaś, ale dodaję każdego, kto chce się dołączyć, ponieważ powiedziałem, że możecie do mnie dołączać do live'a teraz i opowiedzieć. Co was spotkało ewentualnie w swoich przychodniach? Jak to u was wygląda? Możecie się podzielić na live'ie, także trwa dodawanie ziutki. Najgorsze, że tym naprawdę bardzo ciężko, tym ciężko chorym odmawiano pomocy. Tak, no ile ludzi przecież umierało w karetkach, w kolejkach pod szpitalami. Dystans, dezynfekcja, maseczka, izolacja, kwarantanna, igła, inflacja, cukier, węgiel, odra, milicja, kościół, PiS, Ukra, flaga, niebiesko-żółta wojna, co jeszcze? Co jeszcze? Nie wiem, głodu chyba nie nie, nie napisałeś o głodzie, Ryszard. Anna, nasz wschód słońca. Cześć Andrzej, na ulicy Cisowej kręgarz przyjmuje, jest rewelacyjny, postawił mnie na nogi i całą rodzinę. Cała Polska do niego jeździ. Ja też słyszałem o takim właśnie kręgarzu tu w Bielsku Białej. Nomen omen w ogóle Ukrainiec, nazywa się Wasyl i podobno też jest mega specjalista. Już kilka osób mi o nim mówiło. Ale że podobno po takiej wizycie przez no 2 dni to leżysz i się nie ruszasz, bo dochodzisz do siebie po prostu po takim masażu. Rebel, nasz ty bryloku. Ryszard Kuźmierczak, rząd światowy, armia światowa, pełna inwigilacja, niewolnictwo, nie będziesz miał nic itp. Tak. Nie będziesz miał niczego i będziesz szczęśliwy. W ogóle ostatnio jechałem spotkać się z Jowitą w Bielsku Białej. Jechałem taksówką. I zaciekawiła mnie pewna naklejka na szybie w taksówce. Polska bezgotówkowa. No masakra. No, miałem zacząć jakiś temat, ale widziałem, że to jakiś gbur jedzie za kierownicą. Także w ogóle pierwsza opcja była taka śmieszna, że ja mówię gościwi, że no to ja bym sobie wysiadł pod zamkiem przy placu Chrobrego, nie? A gość, taksówkarz do mnie. Ale wie pan co, no nie, ja pana wysadzę pod prezydentem, nie? Ja sobie myślę, no co za gość w ogóle, nie? Chyba nie wie, że klient nasz pan, nie? To ja mówię, ale wie pan co, no ja jednak bym chciał tam, gdzie chcę. Czyli poproszę pod zamek książąt Sułkowskich przy placu Pigali. Tam sobie wysiądę. Kurde, to ja pana tam od browaru, od góry pana tam wysadzę i tam sobie pan wysiądzie, to pan sobie zejdzie, nie? Ja pierdzielę, normalnie w takich nerwach jechałem, czy się spotkać z tą Jowitą, że no masakra, no. Ludzie sobie nie szanują swojej pracy, tak samo nie, tak jak ten taksówkarz, tak samo jak chyba ta pielęgniarka i lekarka, no bo to oni jeszcze chyba nie wiedzą, że
Nie wiem, no czy nie mam pojęcia, czy oni są świadomi, czy nie są świadomi, że to wszystko jest. Kurczę, no to wszystko są paragrafy, że to my mamy rację, nie oni. Że to oni nas terroryzują, że to oni nam nie udzielają pomocy, że to oni nas szantażują. Tak, udzielimy panu pomocy jak najbardziej, przepiszemy receptę, damy skierowania na badanie, ale musi się pan przetestować, bo nie jest pan zadziabany. Jeszcze mało tego, jak wychodziłem, przyszła taka starsza pani w masce po same oczy, po same rzęsy normalnie. I mówi do pani doktor, wie pani co, bo ja się tak źle czuję. Coś tam mówiła, że się coś źle czuję, nie wiem. Ale mówi, że ale nie, ja nie mam tego, wiecie, nie? Wiecie, jakiej choroby, nie? Powiedziała, ja nie mam tego, bo ja w tamtym tygodniu przyjęłam czwartą dawkę. Po czym pani doktor powiedziała, że nie, to spokojnie, to trzeba po iniekcji trzeba sobie odpocząć ze 2 tygodnie, tak nie wychodzić, odpoczywać w domu, nie? No. Czyli hajs, 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 hajs się liczy, hajs się kręci. Ciekawe, czy mają hajs za to testowanie ludzi w przychodniach. Nie wiem. Albo mają już tak dużo tych testów, że już na byle. Kuźwa, no nie wiem, nie mam pojęcia. Po prostu byłem zdruzgotany, że nie mogłem dzisiaj załatwić w pełni tego, co chciałem. Już czytam wasze komentarze. Oglądaliście dziś live? Ja oglądałem. Masakra. Jak walec jedzie. No, powiem ci, że dawno Grzegorza nie oglądałem. Kiedyś na początku, jak się ten cały syf zaczął, to non-stop, non-stop codziennie oglądałem. A teraz jakoś nie teraz. Znam kogoś, kto leczy rwę pijawkami, akupunkturą, fizjoterapią. No tak, tylko to wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje. Wszystko kosztuje, a tu bieda, 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 bieda. Przecież nie będę zrzutki robił na kurczę fizjoterapeutę czy na kręgarza. Tak, to my mamy rację, ale oni łoją kasę, dlatego nas terroryzują. Co ty, Aniu, nie wiesz kto to? Naprawdę? Nie wierzę. Kosztują też składki, a tu przynajmniej by ktoś pomógł. No tak, no. Dlatego niech nie biorą składek, ja sobie będę chodził prywatnie do kręgarzy. Do fizjoterapeutów, do lekarzy. Tyle jest skandali, że nie wiadomo, w co ręce włożyć. No właśnie. Kurde, no znajdzie się ktoś odważny. Niech ktoś do mnie dołączy, bo tu tak ciemno u mnie, a porozmawiałbym z kimś, kto może miał podobną sytuację u siebie w mieście, u siebie w przychodni. Tak, ale damy radę. Napisało Rebel 24. Damy radę. Tak, z lojalnym składem zawsze damy radę. Ja nie mogę, bo mam rozmowę. Ja wiem, Jowitko, wiem. Pan Grzegorz ostrzegał dzisiaj, co nam Wisielski planuje na jesieni. Nie wiem, jeszcze może coś wspomnę o tym filmiku, który dzisiaj wstawiłem na tą moją nową stronę. Mianowicie o panu pośle.
pan poseł Przemysław z Bielska-Białej z PiSu. No, bardzo ładnie mu szło dojenie krowy. Więc sobie tak lekko przerobiłem dla śmiechu filmik, wstawiłem go i chciałem wam tylko powiedzieć, że kiedy to było? W tamtym roku albo na początku roku? Dwa razy byłem u tego pana posła w Bielsku-Białej z różnymi pismami, aby się wstrzymał od głosowania za segregacją sanitarną, aby się wstrzymał. Pamiętacie, jak miała wejść ustawa Bezkarność Plus. I za każdym razem pan Przemysław był zajęty, nie przyjął nas, więc zostawiliśmy u pani sekretarki, bardzo miłej, pozdrawiam panią sekretarkę. Zostawiliśmy pisma, zostawiliśmy taką kartę z Monopoli, z tej gry. Wyjście z więzienia. Także no, pan Drabek nie popisał się, chociaż popisał się w dojeniu krowy. No, jak cały PiS jest dobry w dojeniu. Nie, 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 to nie jest live o dojeniu krowy. Czekam, aż będziecie pisać, jak to u was w przychodniach wygląda, ale nikt nie pisze, nikt nie chce dołączyć do live'a, do czego zachęcałem, także będę kończył. Także będę kończył. Dobra. Bo już zeszło na temat dojenia krowy, a to jest niepotrzebne, to nie o tym miał być live. A to szkoda, byłby ciekawszy. Do widzenia. Ciekawszy byłby live o dojeniu krowy? No nie wiem. Wątpię. Niedzielski, fale i kuku na muniu. Proszę zobaczyć, ile już czasu sobie daliśmy radę. No dokładnie, dzięki takim Polakom, takim wolnym ludziom jak wy, nie ma jeszcze tego, co było w innych krajach. Naprawdę, ludzie, którzy przyjeżdżali teraz z zagranicy tutaj do naszego ukochanego kraju. Jeszcze nawet teraz, pod koniec tych restrykcji, to byli po prostu zdziwieni, że u nas jest tak lajtowo. U nas w przychodni cisza, jakoś spokojnie, napisała Marzena. To dobrze, dobrze, bardzo dobrze. To znaczy, że może ostatnio wam Jowita mówiła, że pewna osoba była u lekarza z takimi, chyba z tego co dobrze pamiętam, nie chcę teraz skłamać, z takimi objawami właśnie, chyba, nie wiem, kaszel, może gorączka, coś takiego, nie chcę naprawdę skłamać, ale coś w stylu tej celebryckiej choroby, takie były objawy. Ale pani lekarz, czy pan lekarz, bo to teraz już nie pamiętam, powiedział, że u nas w Polsce, proszę się nie obawiać, ponieważ u nas w Polsce nie ma Dawida. Także bez żadnego kagańca, bez żadnych podejrzeń o Dawida udało się tej osobie otrzymać pomoc medyczną. Ryszard, pamiętam cię, Jowita, w Głogowie. Pozdrawiam serdecznie. Ewa napisała, ja nie chodzę do przychodni. On też bym nie chodził do przychodni, ale naprawdę mnie nie stać. Nie stać mnie, a naprawdę, gdybym nie musiał płacić tych składek, to normalnie bym sobie chodził, bo by mnie było stać. Przeznaczałbym te składki na swoje zdrowie, po prostu na różne badania, rehabilitację, na przykład na kręgosłup. O, napisała chyba Jowita do tego, co mówiłem. Gorączka 40, ból mięśni, głowy, gardła, osłabienie.
Przychodnia przyjęła bez maski, a lekarz powiedział, że nie ma celebryty, więc to nie to. No właśnie, to jest to, o czym wam mówiłem. Katarzynę też kości bolą. No już dzisiaj ledwo. Ja dzisiaj, żeby wstać z łóżka, w sumie już wczoraj, żeby wstać z łóżka, to już musiałem naprawdę wziąć sporo przeciwbólowych, żeby się ruszyć. To co, chcecie, żebym już kończył? Jowita jest twoja ulubiona liczba ludzi teraz. W sensie twoja ulubiona liczba. Wiem. Już mieli rozkaz. Czujny też tam był, już mieli rozkaz strzelać? Do czego to, bo ja nie wiem, do czego to było. Teraz sobie to muszę przewinąć. Aż się ściemniło. Panie Andrzeju, to jest cisza przed burzą. Pani Marzeno, nie jestem żadnym panem, jestem Andrzejem. Wolnym człowiekiem, waszym bratem. Pamiętam cię, Jowita, w głowie i ktoś odpisał, czujny też tam był, już mieli rozkaz strzelać. Tak, pamiętam tego live'a. Ta liczba mnie prześladuje od dawna i nie ma w związku z Kamasutrą, a z symboliką, jak co. Przecież ja nic nie powiedziałem. Był rozkaz strzelania nam po nogach w Głogowie. Kończ waść. Dobrze. Tak więc kończę, bo nie ma co przedłużać. Co chciałem wam przekazać, to wam przekazałem. I nie wiem, jeżeli uważacie, że były tutaj jakieś ważne informacje. A jeszcze przeczytam. Mam wyrok sądu z tego dnia, że nikt nie mógł zakłócać zgromadzenia, mimo iż było niezgłoszone, że mieliśmy prawo do spontanicznego zgromadzenia, aby wyrazić swoje zdanie. Jednak prokuratura inne śledztwo umorzyła. Dobra, to ja, kochani, kończę, żeby nie przedłużać. Jeżeli uważacie, że było tu powiedziane coś cennego, z czym moglibyście się podzielić ze swoimi znajomymi, to zapraszam i proszę o udostępnienie tego live'a. No i co? No będę kończył, bo już się naprawdę ściemniło. No, to trzymajcie się cieplutko i pa, i do następnego i zapraszam do obserwowania tej mojej nowej strony. Obiecuję, że za niedługo coś się ruszy i będzie się działo. No. Także życzę wam spokojnej nocy i odpoczywajcie. Pa.